Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, odpalamy geny, a gen już jest odpalony. Szybko lecimy stawiać pułapsensy, tak. Dokładnie, dobrze słyszeliście. Pułapsensy. Kurde, szybko. Szybko. Gramy dalej oczywiście w Darkwooda. Pyk. Zamykamy drzwiorki. Desek mało, bardzo mało desek mamy. Nie wiem, czy to nie będzie przesądzone przeze mnie. Zamykamy ten grajdą. El Graidollo. Larka, hitynka. Hitynkę to możemy zamienić na pancerz z miejsca. Jak dalej słyszycie, niestety się jeszcze niestety nie wyrobiałem, jeżeli chodzi o to. Jezu, co ja tak dzisiaj mam mało gadanego, znaczy dużo gadanego bez sensu, o, to może lepiej. Dobra, następne pułapki, robimy pułapek ile wlezie, mam nadzieję tylko, że na nie nie wejdę. To trzeba trzy na jedne sidło, ej, to jesteśmy, ojej. Ej, to źle. To źle. Zepsuty grzyb. Sporo lutu mamy, jeżeli chodzi o sprzedaż. Znów. Po raz kolejny. Karabin szturmowy. Naprawiamy. Dwie dechy są ze mną już, kurde, tyle czasu, no. Magazynki. Gdzie są magazynki? Tu jest magazynek jeszcze, dobra. Raz. Na pochybel. Żeby tylko przeżyć tą nockę i lecimy znów do naszych ptaszorków. Nie wejdziesz mi w tą pułapkę. Zapomnij, gnojku. Jak tylko wyjdzie, walimy go po łbie. No, mam nadzieję, że już nie wyjdziesz. No, ale jedną hitynę znów zarobiliśmy, więc spoko. Dobra, to sobie ją przerobimy. Wydaje mi się również, że zrobimy sobie dwa koktajle Mołotowa w końcu. O kurka, wódka. Dobra, no spokojnie, spokojnie. Tylko burek. To tylko burek. Deseczki kolejne bierzemy. Gwoździe też, od razu to naprawmy. Nie wejdź, tylko nie wejdź. O, i pyk. Ja jestem już safe. Dobra, jednak nam to nie będzie potrzebne, przynajmniej tak mi się wydaje. Zostawiamy jak było. Łopatka też zostaje. Pilsy również zostają. Ups. Upsa. Dobra, i chyba to tak teraz będzie, jeżeli chodzi o to. Pomiędzy sobie połączmy. Mam nadzieję, że odzyskujemy 3 złomu, a nie 2. Nie zauważyłem. Pułapka łańcuchowa to jest chyba... Znów niebezpiecznie, cholera jasna. Jest jeszcze pewnie pułapka.
Dobra, jest 8 godzina, przeżyliśmy to. Dzień 24. I teraz tak, zobaczmy ile my dostaniemy w ogóle tego złomu. Czy ja przypadkowo nie spartoliłem trochę tego? Znaczy pewnie spartoliłem, ale luz. Jeżeli uzyskamy 3 złomu, git. 2 złomu, czyli jesteśmy i tak jeden na minusie. Oj, niedobrze, no niedobrze. Bardzo niedobrze. W sumie nie muszę tego rozwalać nawet. No zaoszczędzimy trochę. Przydajmy szybko te grzyby. I możemy. I to mięsko to jest zawsze 105. Nawet więcej. O nie, złomu to mi nie sprzedawaj. Zawsze 105 reputacji. Dobra, i tak, złom znów bierzemy. Standard, magazynek, amunicja śrutowa. To jest taki standardzik. Pocisk średniego kalibru. Kurde, szkoda, że tamtych nie ma większych pocisków. To bierzemy złom wzięty, tak? Wzięty, dobra. O, te pilsy moglibyśmy zacząć brać w sumie. Gwoździ, desek. Jednak to będę ciągle brał, tak samo paliwo. Tak samo paliwko. Dobra, i tu chyba już więcej, na większej ilości nam już nie zależy. Dobra, wyłączmy ten generator. Zresztą sporo tego zeszło. Dobra, reloadzik. Za amunicję jak stoimy, mamy jeszcze jeden. Jesteśmy na zero z amunicją. To mi się już mniej podoba. To mi się już znacznie mniej podoba. Dobra, ale tego paliwa mamy sporo, więc luz. Tam jakoś, kurde, tej amunicji śrutowej nam cały czas zostaje mniej i mniej i mniej. Złomu też nam, kurde, zaczyna brakować. Dobra, co ja mogę zostawić? Co mi jest niepotrzebne w tej chwili? Co jest mi potrzebne? Jebał mnie pies. Kurwa! Dlaczego? Why? Dlaczego musiałem to tak zjebać? To jeszcze szmaty są, dobra, szmaty też sobie weźmy. To może jeszcze jeden koktajl Molotowa byśmy zrobili przy okazji, ale... Czy mi się uda to zrobić? Powiem wam szczerze, że jeżeli nie uzbieramy teraz złomu, to tak średnio widzę ten nasz nocleg dzisiejszy. Tak naprawdę średnio to widzę. Dobra, 3 koktajle starczy. Idziemy znów tam, gdzie mieliśmy iść, czyli na południowy zachód do naszej wieży. Dużo czasu mamy. Tylko tak, a właśnie, jeszcze jedno, pilsy. Pilsy. Wy chyba mieliście pilsy, ale... To nie będę kupował, naprawdę jak nie będzie tutaj żadnych pilsów, dopiero kupię. Mamy jakieś pilsy? Mamy dwa. Znaczy dwie. Dwie sztuki pilsów. No to w sumie mogę jeszcze od was kupić tego jednego pilsa, one nie były jakieś chyba drogie. Handluj. 60, no też tanie nie były. Też tanie nie były. Dobra, i tak, łopaty chyba nie potrzebujemy mieć na slocie. Wolę mieć te pigułeczki. Możemy prawie sobie kliknąć i od razu jeść. Dobra, znów na zachód lecimy. Lecimy na zachód. Mam nadzieję, że tym razem się, kurde, obejdziemy bez tego. Kop? Pewnie, że kopiemy. Albo wiecie co? Kurde, zużyło mi to. Chyba nie.
Będę kopał dopiero jak będziemy wracać, bo widzę, że to teraz nie ma sensu, bo i tak to jest blisko. No tu widzę, że dwa razy możemy kopać. Tych kopców tutaj sporo teraz jest. Że ich wcześniej nie widziałem, to jest aż dziwne. To jest aż dziwne, że ich nie widziałem wcześniej. I żeby tylko, kurde, nie wpaść teraz na te grzyby. Te grzybulce i ogólnie te moby dziwne. Są dziwne. Moby dziwne są dziwne. Jesteśmy na właśnie grzybowym biomie, kurde. Coś tam lata. No właśnie, jesteśmy na środku. Musimy nadal iść na zachód. Na zachód. Złomowisko. Złomowisko jeszcze wpadniemy na pewno. Na razie idziemy tak na złomowisko. Trololo. Gdzieś słyszę to cholerstwo. Kurde, tu się rozprzestrzenia chyba. To się chyba cholerstwo rozprzestrzenia. O nie, grzyby. Znów grzyby. Dobra, już teraz musimy lecieć na zachód, ewidentnie. 9:21, mamy jeszcze trochę czasu, na luziku. Oby tylko tego nie spartolić. Oby teraz tego nie spartolić tylko. Teraz nie pamiętam, czy musimy iść w dół, czy w górę? Chyba w górę, tak, w górę. Ewidentnie w górę. Opie, już taką kondychę to powinieneś mieć. Już taką kondychę tu powinieneś mieć. Jak się porespiły, to się wkurzę, naprawdę się wkurzę. No chyba się nie porespiły, bo widzę, że trupy nadal są. I zaraz się okaże, czy są. Nie ma trupów, znaczy nie ma mobów. Dobrze jest. Mogło być znacznie gorzej, tylko gdzie ja polazłem? Ja polazłem w złą stronę? Wiem, że tak. Bóg wie, gdzie polazłem, musiałem iść tędy. I tędy. Kurde, cokolwiek tu zobaczyć graniczy z cudem. To graniczy po prostu z cudem. No spokojnie. Widzę, że te pisklęta można bez problemu w ten sposób jeszcze rozpierdzielać się. Śpij, wiecznym kurwa snem. Śpij wiecznym snem. Pylesy. Pylesy. Gorsze jest to, że tutaj tego przejścia kurwa nie ma. Nie ma przejścia, normalnie jest dramat. Drewniane drzwi. Won, zamykaj mordę. Widzę drugiego jeszcze. Teraz się sorry, ale skupiam troszkę.
O, pas, 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 pas. Dobra. Masz tu dupkę. Normalnie miód na moje uszy. No podejdźcie jeszcze, podejdźcie, podejdźcie, gnoje. Jarajta się, piękne. Cudowny dźwięk. Palące się monstra. Pisknaki. No. Ej, przyjacielu. Nie mam problemu, ja cię mogę zabić. Ja wszystkie już są. Tyle tego tałataństwa tutaj, że o matko. Zdychać. Au, 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 au. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Wszystkie? Plecaczek. Dziennik zwierzę radiowej. Znowu nie spaliśmy. W nocy pojawił się kolejny szaleniec, drugi w tym miesiącu. Przeskoczył przez siatkę i próbował wyważyć drzwi głową. Dostał środkiem usypiającym w tyłek. Dziś przetransportujemy go na zewnątrz. Od czasu, gdy w wiosce wyrosło to upiorne drzewo, coraz więcej dzikusów kręci się wokół naszych kryjówek. Skąd o nas wiedzą? Przecież to świry, ledwo potrafią mówić. Mieszkańcy wioski w naszym sektorze to do dziś niczego się nie domyślili, to już 10 lat będzie. Wystarczy jednak, że któremuś z nich odbije szajba, pójdzie w las, wysmaruje sobie łeb błotem i zaraz zaczyna węszyć. Stefan opowiadał mi, że w sektorze obok dzicy pojawiają się głównie w pobliżu kryjówki znajdującej się pod wejściem do tunelu. Nie wydaje mi się, by był to czysty przypadek. Więcej koktajli, super. Mamy jeszcze jeden na szczęście. I mam nadzieję, że to już będą wszystkie, chociaż z tego co słyszę to raczej nie. Kurwa ty. Dobra, aż koktajli nie mamy. Ewidentnie ich nie mamy. Mamy jeszcze czym reloadować? Mamy. Skaki, a wiedźma? Martwa wiedźma, nie ma nic. Dobra, tunel sobie ogarnęliśmy, mamy skrzynię. To nie będzie idealne? Niestety nie. Kurde. My ją możemy jakoś wsunąć? Naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Ja wiem, że dzięki temu jakoś ją wyciągniemy, ale widzę, że chyba raczej nie. No dobra, to jak my potem mamy stąd wyjść? Nie wiem. 13, trzeba zacząć się powoli ogarniać. Wiem, że jeszcze tutaj mieliśmy posprawdzać wszystko, ale... O, coś tu było. Trup. Trup, 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 trup. Dużo trup. Dużo naraz trup. Metalowe drzwi. Któryś... Chyba pamiętam kod do tych drzwi. 8684. A skąd ty pamiętasz? Udało się. Sprzęt radiowy, przyjrzyj się. Przerośnięty korzeniami cywilny sprzęt radiowy.
samo tu. Wejście do podziemi, przyjrzyj się. Ten sprzęt radiowy. Zejście do podziemnych tuneli. Wejdź, no pewnie, że tak. Skoro można wejść, to ja oczywiście wchodzę. Zapisywanie. Od razu skrzynka na wejściu. Notarka wojskowa plus dziennik wieży radiowej. 22.15? Nie, to godzina 22.15, przepraszam. Tunelem przypło dwóch ludzi z kryjówki w pobliżu wioski 3C. Zostali zaatakowani. 23.10. Kryjówka w pobliżu wioski 3C została zdemaskowana. Do piwnicy kryjówki wdarło się co najmniej 12 mieszkańców. W większości byli to umazani błotem szaleńcy. Trzech pośród nich było ubranych w dziwne szmaty. Straciliśmy jednego człowieka. Drzwi do tunelu zostały zamknięte. Żaden z mieszkańców nie przedarł się głębiej. Szykujemy się do ewakuacji. 1.30. Ewakuacja przebiegła pomyślnie. Drzwi zostały zamknięte na kod. Wracamy. Więc rozumiem, że tu już nam czas stoi. Nasza część tunelu jest zablokowana. Tu jest powrót. To może być droga w jedną stronę. Nowy wpis w dzienniku. Jedna szansa. Zobaczmy, żeby tutaj czego nie spartolić niczego. Zepsuta sprężarka, wysypisko śmieci, starzec. Dzień 24. Jedna szansa. W tunelu znalazłem śluzę. Obawiam się, że będę miał tylko jedną szansę na przedostanie się dalej tym tunelem. To nic. Czuję, że zaprowadzi mnie we właściwe miejsce. Gdy zamknę poprzednie... Aha. Ej, nie wiem, czy ja chcę... Kurde. Kończymy Darkwooda? Serio? Nie mówcie, że kończymy Darkwooda. No tam jeszcze mamy trochę do roboty. Halo. Metalowa dźwignia, przyjrzyj się. Metalowa dźwignia porośnięta jest jakimś grzybem. Nie mogę jej teraz użyć. Najpierw muszę znaleźć sposób, by pozbyć się pasożyta. Ja pewien sposób mam. Czy ja się zabiłem? Czy ja się kurwa zabiłem? Jeżeli tak, to skończę teraz odcinek. Nie. Co się stało? Co tu się dzieje? Te drzwi są chyba czymś zablokowane z drugiej strony, przepraszam. Przejęzyczyłem się. I tu idziemy w dół. Metalowe drzwi. Plecak. Notarka wojskowa. Z głębi korytarza dobiega mnie niezrozumiałe nawoływanie. Chodź. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Na ziemi znajduje się wydrapany napis. Chodź do mnie. Idźmy w dół, to idźmy teraz w dół. Myślałem, że tam, gdzie błyszczący kamyk, tam mamy iść. Drzewo. Na pniu znajdują się fragmenty zakrwawionego ubrania. Tędy. Tu, gdzie błyszczące kamyki, tam ja idę. Ja jestem sroka. Ja jestem sroka.
Ciekawe, ciekawe. Kurde, planowałem, że w poniedziałek zrobimy sobie Darkwooda, ale... Jeżeli to jest koniec gry. Ubrania. Schowek, przyjrzyj się. Wejście do mojej piwniczki, może spiżarki. Zamknięte. Mógłbym je otworzyć za pomocą wytrychu. Tak zróbmy. Użyj wytrychu. Łopata. Oj, aż się stare wspomnienia tutaj w tym Darkwoodzie przypominają z samego początku. Zamknięte, potrzebuję klucza. No dobra, ale... Co ja tu mogę zrobić? Właśnie trochę nie rozumiem. Co tu się stało? Co ja tu mam zrobić? Trochę nie rozumiem. Aha, czyli w sumie... Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Klatka. To jest to pierwsze miejsce, gdzie byliśmy. Oh shit. No pewnie, że tak. Radio Unitra. Metalowy stół, przyjrzyj się. Metalowy stół z przyczepionymi skórzanymi pasami. Włącz agregat. Skrzyni co? Broń? Noga od dołu, także myślę. Plus pilsy. Tu jest jakieś przejście, szafa. Wydawało mi się, że coś tutaj leżało wcześniej. A teraz przestało leżeć. Nie wiem, gdzie mam lecieć, nie wiem, gdzie mam lecieć. Au. Nie przeżyję tego, kurwa, jak zwykle. Za dużo ich tu jest, nie widzę nic. No, nie miałem jak tego zrobić, no nie miałem, kurwa, nie miałem, no. Czemu ta gra mnie tak testuje? Muszę poszukać przejścia w innej części lasu. Tym tunelem się nie przedostanę. Kurde. Przyjrzyj się. Jakieś serce bijące? Masz tylko jedną szansę. Szansę na co? Drzwi do śluzy otworzyły się. Czyli mogliśmy przejść tą grę, tylko nadal nie jesteśmy... Czy nie mamy aż takiej umiejętności chyba. Nie wiem, czy jakbym zabił te psy, to by mi się udało. Naprawdę, gro? Naprawdę? Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Widzimy się jednak jeszcze w następnym odcinku z Darkwooda. Trzymajcie się. Hej, hej.